Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie dr Rafał bada Maraguti Dune X125. Julian z Patina Deluxe opowie o chromowaniu elementów do Moto Guzzi Cardellino. Enrico opowie o rezultatach testu ceramizera do renowacji silników motocyklowych. Jesteśmy na terenie firmy 4Ride, z której wyjeżdżają wszystkie motocykle Malaguti. Nie tylko Malaguti, ale akurat o tych motocyklach w tej chwili rozmawiamy i te motocykle pokazujemy. Miał okoliczność jeździć im profesor Igor, który jak wiadomo egzaminuje. Nowa postać w programie Motoślad, dr Rafał, który będzie badał motocykle. Witaj, Rafał. Cześć, ostry. No wiesz, no, ciekawi mnie bardzo, jak twoi studenci podchodzą do tego, że pan doktor podjeżdża motocyklem do pracy. Wiesz co, nie wiem, czy są tak bardzo zadowoleni, bo jestem punktualnie na zajęciach, a zaczynamy bardzo rano, więc no rzeczywiście może być z tym problem, ale motocykl się im bardzo podobał, nie tylko im, sąsiadom też. Ja już trzem osobom sprzedaję ten motocykl, więc wiesz. Słuchaj, to może wejdziesz na jakiś procent w 4Ride Store. Słuchaj, jeździłeś motocyklem, już kiedyś jeździłeś większym motocyklem. Przedstaw ten sprzęt, którym się przemieszczałeś. Wiesz co, ja jeździłem Hondą NC700X i no to była moja druga maszyna, jeździłem nią ponad 3 lata, zrobiłem prawie 30 tysięcy na tym motocyklu. No i musiałem sprzedać, bo nie jeżdżę teraz. Mam dwójkę dzieci, po prostu nie mam kiedy. I powiem ci tak, jak do mnie zadzwoniłeś, powiedziałeś: Rafał, nie obraź się, mam 125 do wypróbowania, czy siądziesz na to cudo? Ja mówię: kurczę, 2 lata przerwy miałem, to może być dobry pomysł, to brzmi jak plan. No ale jechałem taki troszkę sceptycznie nastawiony, usiadłem na ten motocykl i powiem szczerze, bajka. To jest o tyle fajne, że nawet twoja żona przysiadła się do tego motocykla i stwierdziła: kupujemy. No właśnie, tak, to jest ogromny problem, dziękuję ci, mam kolejny wydatek, ale rzeczywiście on jest fajny, bo jest lekki. Ona wcześniej na tej mojej NC700X to w zasadzie siedziała tylko jako pasażer, bo jako kierowca nie była w stanie nawet bezpiecznie stać na tym motocyklu, bo troszkę jej brakowało wysokości. A tutaj lekki motocykl, usiadła, wrzuciła, zapięła jedynkę, do pierwszej doświadczenia i pojechała, nie było problemu, więc no jako taki motocykl ćwiczeniowy na początek dla młodych motocyklistów, którzy się jeszcze zastanawiają, czy to jest dla nich, czy to jest fajny sport, czy pójdę w tym kierunku, to jest dobry pomysł, dobry patent na to, żeby się trochę obyć w ruchu, żeby pojeździć maszyną, wrzucić bieg, nauczyć się skrzyni biegów, no i później zdać egzamin na A, jeżeli będziemy dalej tą przygodę chcieli kontynuować, albo zostać przy tej 125, bo do miasta dla mnie ja nie potrzebuję nic więcej. Powiem tak, to już do Państwa się zwracam. Rafała poznałem w takim moim ulubionym zakładzie na ulicy Złotej, optyka na Złotej. Rafał badał mi oczy, ale zanim zaczął badać oczy, zaczęliśmy gadać o motocyklach i praktycznie prawie zapomnieliśmy o tym, żeby moje ślepia zajrzeć. Rafał na co dzień jest otoczony masą znakomitej aparatury, bardzo precyzyjnej aparatury do badania oczu. Dzięki w ogóle, że zająłeś się moimi gałami, potem wylądowałem w klinice oka. Powiem tak, to wymaga precyzji. Precyzji też wymaga ocenianie motocykli, dlatego ty będziesz je badał na swój sposób. Czy zawieszenie, czy to wszystko pracuje tak, że można powiedzieć tym motocyklu, że jest fajne, czy masz jakieś zastrzeżenia? No widzisz, przypomniałeś mi o jednej rzeczy. Zawieszenie. Zawieszenie jest świetne.
On tak pięknie wybiera wyboje i wykonanie tego motocykla jest świetne. Spasowanie części. No, on nie wygląda jak typowa taka 125, taka popierdziawka, no bo najczęściej myślisz 125, myślisz popierdziawka jakaś, ale to naprawdę jest, wygląda jak fajny taki motocykl i mówię, no, trzy osoby już chciały kupić, więc... O czymś to świadczy. No dobrze, doktorze Rafale, na zakończenie będzie ocena. Oczywiście oceniamy motocykle w różnych kategoriach. W kategorii 125 masz do dyspozycji od 1 do 5. Wiesz co, ja tutaj bez żadnych problemów mogę wystawić piątkę z czystym sumieniem. Piątka, jeszcze raz piątka. Dobrze, zobaczymy doktora Rafała w najbliższym czasie w kolejnych przypadkach, kiedy będzie testował kolejne sprzęty Malaguti i nie tylko Malaguti. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Są różne formy doprowadzania motocykli do porządku, ale jeden, który uważam za bardzo istotny, to jest to, że motocykl powinien błyszczeć, ale powinien błyszczeć tam, gdzie powinien błyszczeć, a nie należy chromować na przykład błotników w motocyklach, które nigdy błotników chromowanych nie miały. W przypadku Cardellino było parę elementów, o których myślałem, że powinny być chromowane, potem okazało się, że one nigdy w chromie nie było. Tak było w przypadku sprężyny od tylnego zawieszenia. Tak. One były w czarnej farbie, oryginalnie. Wiesz, wydawało mi się, że to musi być piękne, chromowane, fajnie by tam zagrało, ale gdybyśmy to zrobili w chromie, to byłoby to dalekie odstępstwo od oryginału. Zgadzam się z tobą. Byłoby to odstępstwo, poza tym te sprężyny są z dość grubego drutu, bardzo gęsto zbitego, więc nawet ciężko by było dopolerować to w tych szczelinach, żeby to po prostu naprawdę dobrze wyglądało. Tak jak na przykład Sokół 125, on ma sprężynę z cieńszego drutu, z większymi odstępami, tam się po prostu da dojechać maszyną, która to wszystko wygładzi. Czyli chcesz przez to powiedzieć, że Włosi byli bardzo zapobiegawczy, pomyśleli sobie, co będę to chromował, skoro się nie da, pomaluję to na czarno. I to jest jakiś patent. No dobrze, to teraz tak, przygotowanie do chromu, pozbieranie tych wszystkich elementów, które powinny być pochromowane. Co na to powiedzieli ludzie, do których pojechałeś? No, otworzyli tą paczkę, zobaczyli co dostali, przeczytali moje zalecenia, bo troszeczkę im tam nawymyślałem, że to ma być zrobione tak, a to ma być zrobione tak, bo generalnie wszystko należy pomiedziować pod chrom, ale są elementy, które niekoniecznie tego wymagają, bo są wykonane na przykład z mosiądzu, którego już nie trzeba miedziować pod chrom. Były też warstwy mosiądzowania na niektórych elementach, na przykład w Junaku, czyli ta miedź z tym mosiądzem były stosowane wymiennie. W każdym razie na tych elementach mosiężnych, głównie to są elementy gaźnika, są pewne napisy, grawerunki. Jeśli damy dodatkowe warstwy metalu, to wszystko może z czasem ulec po prostu zalaniu. Nie? Tym bardziej, że każdą z tych warstw metalu trzeba szlifować w jakiś sposób, czy polerować. Wiesz co, zazdroszczę trochę, bo Poznań dla mnie zawsze był zagłębiem znakomitych firm z dziada pradziada działających. Myślę, że ludzie, których za chwilę pewnie przedstawisz, to nie są ludzie, którzy zajmują się chromowaniem od tygodnia. Zgadza się. Co najlepsze, oni nie są wcale z Poznania. Oni są z Rozłazina. Firma nazywa się Agrem. Właścicielem jest Remigiusz Gryń. I to właśnie on podjął się wykonawstwa tego wszystkiego. A jak daleko od Poznania jest wspomniana firma? To jest bodajże gdzieś nad morzem. No proszę bardzo, to i nad morzem takie cuda się zdarzają. Wiesz, no ja znam parę, mam zaprzyjaźnionych firm, które chromują między innymi w Poznaniu. Kiedyś korzystałem z ich uprzejmości i do mojego Oldsmobila Regency robili mi zderzak. Pozytywne rzeczy. Poznań naprawdę był taką niesamowitą kopalnią porządnych firm. Natomiast jak znalazłeś Remigiusza? Z Remigiuszem poznaliśmy się podczas Retro Motor Show w Poznaniu. Bodajże w roku ubiegłym. Mieli stanowisko, na którym był wystawiony pięknie wychromowany cały komar, ale cały.
Jest to troszeczkę sprzeczne z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, że nie należy chromować całych pojazdów, tudzież kłaść tego chromu tam, gdzie go nie było. Natomiast to był egzemplarz typowo robiony pod reklamę i rzeczywiście postarali się, bo jak pamiętam ten pojazd, te blachy, to wszystko. No wiadomo, że najtrudniej jest chromować duże powierzchnie, bo tam po prostu każdą wgniotkę widać. Tak jak na małej ośce jakiejś, czy na sprężynie, tego nie zobaczysz. A na błotniku czy zbiorniku już tak, więc jest to nie lada wyzwanie. No dobrze, i co? I te chromy, które są wykonywane u Remigiusza, przybędą do ciebie i co? Zaczniesz już montaż, czy jeszcze jakieś dodatkowe roboty przy tych elementach, skręcanie, składanie? Myślę, że może jakieś małe pasowanie przed finalnym montażem być potrzebne. Na przykład tłumik, jest to rozbieralna puszka, która nie miała wkładu. Ktoś sobie to wybebeszył, więc nie wiem jeszcze, co tam zrobimy, czy zostawimy to w formie głośnego ogiera sportowego, czy coś tam upchamy do środka. Zobaczymy. Znaczy wiesz, jak go słyszałem, jak pracował, to było do zniesienia. To było nawet bardzo ładne jazgolenie tego silniczka i myślę, że lepiej nic tam nie napychajmy. Zostawmy tak, jak było. Widocznie to była wersja wyścigowa i wydech był trochę bardziej otwarty. Ale chcesz powiedzieć, ten wydech też będzie chromowany? Tak. Na nim były śladowe ilości chromu, bo to wszystko pozłaziło już. Tam jest temperatura, to jest jednak bardziej podatne na korozję. Pytałeś, czy będziemy coś przygotowywać przed montażem. Tak, na pewno będziemy poprawiać różne gwinty, ponieważ pewnych rzeczy nie ma jak zabezpieczyć na etapie chromowania, na przykład gwint wewnątrz cienkiej blachy. Można oczywiście powkręcać śrubki, ale dookoła czasem dzieją się brzydkie rzeczy, więc czasem po prostu lepiej tego nie zabezpieczyć wcześniej, a później po prostu przegwintować. Kończąc ten wywód, mogę powiedzieć tylko tyle, że zapowiada się pięknie, a pewnie będzie jeszcze piękniej. Kiedy widziałem ten wydech od Cardellino, myślałem, że ta czarna, obsmolona pucha taka miała być. A tu proszę bardzo, archeologii ciąg dalszy. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Już wiadomo, będzie wybrany na test ten Kawasaki GPZ 550, taki kultowy motocykl rok 84 i zobaczymy, czy tu właśnie te wartość nominalne będą się zróżnicowali. Akurat dobrze, że fachowca będzie dostosował oba produkty, więc Konrad, znam go od wielu lat, jest jedno z ten fantastyczny team MCS i jak widzicie nie ma taki talebanski obowiązki. On jeździ i Honda i tego właśnie egzemplarz, który ma też w sumie, sorry la prece, ciekawa historia, bo Kora, tak naprawdę opowiadałeś mi, że znalazłeś po wypadku. Tak, dokładnie. Trafił do nas ten motocykl po wypadku i tak się zaczęła z nim moja przygoda. Chce na zakupo, chce zdradzić się nie za bardzo? Może nie będziemy zdradzać, jak no. Był tani. Bo inaczej nie będzie mógł to sprzedać dobre jak używane. Ale jeździ jak Gileta i notabene to nie jest taki motocyklista z baru, bo Konrad wykonuje 70 km, żeby jeździć do pracy, więc kolejne 70. W jedną stronę 70 km. Więc codziennie 140 km. Więc bardzo wkrótce będziemy w stanie zobaczyć różnicę na te dwie produkty właśnie. I on właśnie pierwszy raz się ma w ręce ten ceramizer, który teraz dostosujemy. Mierzyliśmy, będziemy mierzyli przed. Będziemy mierzyli. Teraz przed całym testem zmierzymy ciśnienie sprężenia w silniku na każdym cylindrze i wtedy zobaczymy po tych 1000 kilometrach, zobaczymy jak się będzie
sprawował motocykl. Nie mogę się doczekać, nie ukrywam. Do pracy. Teraz druga część, nasz test Ceramizer. Pamiętacie ten Kawasaki GPZ 550? Mierzyliśmy przed, pamiętajcie oczywiście, i teraz będziemy mierzyli z Koradem, ale najpierw oczywiście ogrzewamy troszeczkę ten silnik, żeby ta miarka byłaby prawidłowa. Konrad nie jest tylko motocyklista, jest mechanik, więc troszeczkę lepszy niż ja się zna na te tematy. I teraz opowie nas, jakie są jego wrażenia i rezultat po 1000 kilometrów. Po pierwsze, wyrównały się ciśnienia na wszystkich cylindrach. Tam wzrost był około 0,7-0,8 bara na każdym garze. Fajnie zaczęło to wszystko pracować. Muszę przyznać, że skrzynia biegów dużo fajniej pracuje podczas jazdy. Dzisiaj nawet lekki teścik zrobiłem. 160 km na godzinę i zawieszenie tylko przestawało już wydawać. Niestety oponki też już zaczęły się ślizgać, a silniczek jeszcze miał ochotę dalej pociągnąć. Skrzynia biegów naprawdę dużo, dużo fajniej pracuje. No i praca silnika, dźwięk, a także stabilność tych obrotów. Wszystko fajnie się wyrównało, zaczęło bardzo naprawdę fajnie pracować. Więc moim zdaniem naprawdę warto zastosować w swoich motocyklach. Może nie już w tak zużytym, ale żeby zapobiec takiemu zużyciu jak w moim silniku. Więc ja ogólnie polecam zastosowanie Ceramizera. I to było słowa nie tylko motocyklista, ale mechanika. Człowiek, który się zna. Ceramizer. What else? Sponsorami programu są
Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.